tę książkę napisałam między innymi po to, żeby Nałkowska została na nowo przeczytana. Ponieważ uważam, że ona jest zapomniana, dzieli los wszystkich pisarzy, którzy po śmierci właściwie schodzą do czyśćca takiego, w którym dłużej lub krócej pozostają. I dopiero jakiś moment nadchodzi, w którym zostają wywołani z tego czyśćca. Chciałam pomóc w tym procesie. Wydaje mi się, że tytuł mówi wszystko. Mówi sam za siebie. Mikołajska, teatr i PRL. Moją intencją było napisać książkę o PRL-u, pokazanym przez pryzmat teatru, którego bohaterką jest Halina Mikołajska. Halina Mikołajska świetnie nadaje się na przewodniczkę po tym czasie, dlatego że debiutowała krótko po wojnie, a umarła krótko po wyborach czerwcowych w 1989 roku. Więc całe swoje dorosłe, świadome życie przeżyła właśnie w PRL-u. A tym się odznaczała, że była osobą, której nie jest wszystko jedno. Pisząc biografię Korczaka, myślałam cały czas o jego słowach, które napisał w pamiętniku. Śmierć nie jest trudna, znacznie trudniejsze jest życie. I dlatego, ponieważ o jego śmierci wiemy mniej więcej to, co wiemy, starałam się odtworzyć całe jego życie od początku do końca według planu, który on sam zostawił w swoim pamiętniku. I pokazać, że wyborów dokonał znacznie wcześniej już jako młody student medycyny. Zrezygnował z kariery pisarza na rzecz opieki nad żydowskimi dziećmi. I chciałam jak gdyby przekazać to, że ta jego śmierć była tylko konsekwencją tych wyborów, których dokonał jako młody człowiek.